Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Architektura wnętrz. O czym są te studia? Są to studia o kształtowaniu wnętrz. W celu uzyskania odpowiednich funkcji i walorów estetycznych pomieszczenia używa się odpowiedniego wystroju oraz wyposażenia, elementów dekoracyjnych, barw i faktur. Architekt wnętrz projektuje zarówno prywatne wnętrza, jak i przestrzenie użyteczności publicznej. Efekty prac architektów wnętrz widzimy codziennie w restauracjach, sklepach czy galeriach handlowych. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą: wyobraźnia, twórczy umysł, dokładność i precyzja, decyzyjność, empatia, zorganizowanie. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak gruntowna znajomość materiałów, używanie oprogramowania do projektowania, stosowanie zasad ergonomii, projektowanie wnętrz w przestrzeni publicznej, projektowanie wystroju domów i mieszkań. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak rysunek kreacyjny, rewaloryzacja wnętrz, projektowanie wystaw, zagadnienia sztuki współczesnej, kreacja cyfrowa. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące: wnętrze baru środowiskowego, baru kibiców, projekt salonu rowerowego, projekt zakładu fryzjerskiego, projekt wnętrz salonu spa. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają pracę jako projektant freelancer, pracę dekoratora w sieci handlowej, projektowanie wnętrz dla klientów indywidualnych, kierowanie własną pracownią architektoniczną, prowadzenie szkoleń i seminariów na temat wystroju wnętrz. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.